Nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego po raz pierwszy wręczono w 1969 roku. Laureatem pierwszej nagrody został sam Daniel Olbryski. Głównym założeniem organizatorów jest wyłonienie wybitnych aktorów młodego pokolenia. Zobaczmy, kto w tym roku został nominowany. Kim jest Kiki? To jest osoba niezwykle egocentryczna i bardzo trudna w relacjach. Myślę, że niedojrzała. Ciężko jest w ogóle, myślę, osobom w jej otoczeniu przebywać z kimś takim. No, dla mnie to była postać, którą starałam się jakby oddać najbardziej jak potrafię bez oceniania i bardzo zależało mi na tym, żeby jej nie bronić i przedstawić jej najgorsze cechy właśnie takie, jakimi są. Dla mnie jakby zupełnie coś nowego, co wniosła postać Ki, to na pewno było to, że nie była już tyle, no, tak bardzo histeryczna jak inne, czego ode mnie oczekiwali poprzedni reżyserzy. No i cieszę się, bo często byłam utożsamiana z tymi postaciami, które grałam wcześniej, a tak jakby pokazałam, że jednak tak nie jest do końca, tak? Więc jakby cieszę się, że właśnie Leszek Dawid zobaczył też tą moją inną stronę i przez to, że ta postać jest w zasadzie przez cały czas na ekranie, no to też można pokazać całe spektrum możliwości aktorskich. Opowiedz o swojej roli, którą grasz w filmie Lynch. No jest to rola jednego z trzech braci, którzy brali udział właśnie w tytułowym Lynchu. Jest to najstarszy brat, który jest najbardziej wyważony, mi się wydaje, z nich, ale mimo wszystko też zostaje doprowadzony do takiej patowej sytuacji, gdzie no nie ma za bardzo dobrego wyjścia z niej. Cokolwiek by nie zrobił, w jakiś sposób wybiera źle, tak? Wyzwaniem samym w sobie jest to powiedzenie historii ludzi, którzy, prawda, żyją wśród nas, których to dotykało, dla których to było jakieś determinujące zdarzenie w ich życiu, rzutujące na te całe dalsze ich życie. Trudna nie była o tyle, że no, scenariusz był dobrze napisany i Krzysiek Łukaszewicz, reżyser, po prostu doskonale wiedział, co chce zrobić, co chce pokazać i jak chce to uzyskać. I dzięki jego wskazówkom praca była dosyć łatwa. Jak wyglądała praca podczas filmu? No, jak to w niskobudżetowym, to znaczy na wariackich papierach, ale ponieważ wszyscy byli bardzo zaangażowani i Arkowi udało się zgromadzić taką drużynę aktorów, wojowników i sam dawał nam tyle wsparcia i jest człowiekiem na maksa angażującym się, więc udało się i było fascynująco. No to jest wyróżnienie, tym bardziej właśnie dla tego filmu, który jest niszowym filmem. Był w niewielu kinach studyjnych i nie odniósł sukcesu jakiegoś komercyjnego, chociaż był bardzo zauważony przez krytykę i przez widzów, ale wiadomo, że to jest jakaś garstka ludzi zaangażowanych. Więc myślę, że to jest duży sukces, że taki niszowy film znalazł się w tym gronie i dla nas jakieś wyróżnienie. Powiedz nam, czy nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego jest dla Ciebie ważnym wyróżnieniem jako dla aktorki? No to jest bardzo miłe, że to zostało dostrzeżone. To jest, nie jest żaden jakiś taki moment, w którym należy się nad sobą zachwycać i siebie podziwiać, tylko jest takie zielone światło, że można jechać dalej i że to się robi, to się jakoś robi rzetelnie, przynajmniej mam nadzieję. Niestety na konferencję nie dotarł Jakub Gierszał, nominowany do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego za rolę w filmie Sala Samobójców. Jak co roku przyznawana jest nagroda publiczności, zatem każdy z Was może zagłosować na swojego faworyta.